Obecnie cały czas jesteśmy konfrontowani z narracją, że ta wojna, która ma miejsce w Ukrainie, którą rozpętał Putin, jest właśnie wojną Putina. Myślimy o filmach z poparciem zwykłych ludzi, które są stawiane do internetu, o sondażach, które dają Putinowi duże poparcie, o wpisach przeciętnych Rosjan jako o rosyjskich trollach, jako o propagandzie, jako o czymś, czego prawdziwi Rosjanie wcale nie myślą. Tylko czy to na pewno jest słuszne podejście? Bo czy obrzydliwe zbrodnie Rosjan w Ukrainie, sam fakt wypowiedzenia im wojny jest winą tylko Putina, czy może winą Putina i jednak narodu rosyjskiego jako trochę większej całości? Jasne, oczywiście, są jednostki, które protestują, jednostki, które się aktywnie nie zgadzają i ten film w ogóle nie dotyczy ich, bo w każdym społeczeństwie znajdą się jednostki, które albo robią źle, albo w tym wypadku robią dobrze, ale jednak ten ogół społeczny, co on myśli? I to pytanie wbrew pozorom nie jest bez znaczenia. Jeśli pomyślimy o sankcjach, które jako Zachód od wielu lat nakładaliśmy na różne państwa, nie tylko Rosję, to przeważnie były one celowane właśnie w klasę rządzącą, klasę polityczną. Unikaliśmy w pewien sposób dojeżdżania sankcjami zwykłych ludzi, którzy przecież żyją w dyktaturze, też nie mają dobrze i to nie jest naszym celem, żeby robić im krzywdę. Obecne sankcje, które wprost powiedzieliśmy, że są też wycelowane w zwykłych Rosjan, miały w jakiś sposób nakłonić ich do rewolty, do niezgody. Przy założeniu, że wiecie, jeśli zabierze się ludziom dostęp do spełnienia podstawowych potrzeb, to ci ludzie się zbuntują, zmienią władzę, jakoś uaktywnią się. W tym filmie porozmawiamy o tym, czy to jest w ogóle możliwe i czy rosyjskie społeczeństwo przypadkiem też nie powinno być traktowane jako taki, wiecie, współwinny tego wszystkiego, co się dzieje, a nie jako pewna ofiara tego, co robi Putin. Więc to jest wojna Putina, czy może jednak wojna Rosji? Do tego porozmawiamy sobie o propagandzie, ale w wyższym stopniu propagandy, bo Putin ostatnio porównywany jest do pewnego niemieckiego zbrodniarza, który rządził Niemcami, wiecie, tam w 1939, którego chyba imienia po prostu nie możemy wymówić na YouTubie, tylko dlatego się tutaj, tak wiecie, jesteśmy dookoła. Ale wiecie, o kogo nam chodzi i udowodnimy wam, że te porównania są dużo bliższe rzeczywistości, niż może wam się wydawać. Wam się pewnie wydaje, że to nie są nad wyraz porównania i macie rację, ale to jest jeszcze bardziej to samo i wam to pokażemy, co jest strasznie przerażające, a jednocześnie chyba warto, żebyśmy mieli tego świadomość. Więc bez zbędnego przedłużania, lećmy do materiału. Zaczniemy z trochę innej strony, niż mogłoby się dawać na początku, czyli nie od samego społeczeństwa, od żołnierzy. Bo w zachodnich mediach jest bardzo wiele doniesień mówiących o tym, że rosyjscy żołnierze unikają służby, że nie chcą walczyć w Ukrainie, że sprzeciwiają się rozkazom. Te doniesienia są częste, jest tych ludzi dużo, tylko pytanie brzmi, czy ci ludzie nie chcą walczyć, bo właśnie oni nie chcą krzywdzić bratniego ukraińskiego narodu, czy tak naprawdę nie chcą walczyć, bo boją się, że mogą zginąć? Wiecie, do nich też docierają informacje o tym, jak wygląda sytuacja w Ukrainie i wiedzą, że szansa na bycie wziętym do niewoli albo na śmierć jest stosunkowo wysoka. Więc ich dezercji, ich demotywacji, no tego nie zawieralibyśmy w tym, że Rosjanie uważają, że ta wojna jest zła, tak wiecie, co do zasady. Więc skoro ich mamy z głowy, no to przejdźmy teraz do samego społeczeństwa. Czy Rosjanie dalej postrzegają Ukraińców jako bratni naród? I tu wydaje się, że odpowiedź brzmi chyba nie, a nawet jeśli tak, to uważają bardzo wąską grupę Ukraińców za swój bratni naród, a nie wszystkich Ukraińców. Rosjanie wydają się naprawdę wierzyć w ideę denazyfikacji Ukrainy. 83% Rosjan ankietowanych przez Lea Wadę, którą uznaje się za jedyne tak naprawdę rzetelne źródło informacji o, wiecie, takich sprawach społecznych w Rosji, popiera politykę Putina. I co ważne, od stycznia ten wskaźnik wzrósł o 24%. Oczywiście, tutaj pojawiają się mimo wszystko pewne problemy z wiarygodnością tych badań. I to nie wynikające nawet z samego faktu, wiecie, jakiegoś tuszowania różnych rzeczy przez rosyjskie władze, co bardziej tego, że jeśli jesteście na przykład przeciwnikami tego, co Rosja robi, no to możecie nie chcieć rozmawiać z ankieterami. Możecie po prostu bać wyrazić swoją opinię, możecie też kłamać w takiej obawie przed konsekwencjami. Ale jednak ten wzrost jest zauważalny i całkiem wpisuje się w narrację tego, że Rosjanie może wcale tak bardzo nie są przeciwnie nastawieni tej wojnie. Okej, może ci, którzy znajdują się bliżej Ukrainy ze strachu, też z tego, że mieli więcej kontaktu z Ukraińcami, może tak, ale im dalej w głąb Rosji, tym tak naprawdę Rosjanie bardziej popierają to, co Putin robi. I zanim przejdziemy dalej, to warto zaznaczyć, że sam ten fakt, tych 24% wzrostu od de facto początku tego konfliktu, od początku sankcji, trochę chyba zadaje kłam teorii Zachodu, który chciałby za pomocą sankcji wymusić na społeczeństwie jakąś reakcję. Wydaje się, że jest to wręcz kontrskuteczne, że Rosjanie coraz bardziej konsolidują się wokół władzy w tych ciężkich czasach. Przynajmniej na razie ten opór, który w społeczeństwie rosyjskim powiedzmy był, jest mniejszy niż przed sankcjami. Może to się zmieni z czasem, oby, ale jednak to chyba nie do końca tak działa. Ale wracając do tych badań, które nawet jeśli są trochę przekłamane, to nie możemy bagatelizować ich znaczenia. Po raz pierwszy na tym kanale posłużymy się takim dowodem anegdotycznym, któremu samemu w sobie oczywiście nie wolno ufać, to wam mówimy wprost, tak? Nie ufajcie naszemu dowodowi anegdotycznemu. Kiedy mamy kontakt z ludźmi, którzy mają jakiś kontakt z Rosjanami, czy to studentów z wymian, czy ludzi, którzy z nimi pracowali, bardzo wielu z nich, ludzi, którzy, wiecie, mieszkali na Zachodzie, tych Rosjan, którzy mieszkali na Zachodzie, którzy, no wiecie, studiowali tu, pracowali, mają cały czas dostęp do tych zachodnich informacji, bardzo mocno naszych znajomych przekonuje, że nie, no Rosja musiała to zrobić. Czemu tego nie rozumie?
rozumiecie, czemu tego nie widzicie. I przytaczamy tą opinię tylko dlatego, że pokrywa się ona z wypowiedzią Agnieszki Leguckiej, analityczki Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. W wywiadzie dla Gazeta.pl powiedziała ona, że w jej ocenie na podstawie jej obserwacji oraz znajomości Rosji obywatele tego kraju faktycznie w większości popierają politykę Putina. I co może wydawać się zabawne, jest bardzo konkretny powód, przynajmniej jeden z powodów, dla których to robią. Tym powodem jest strach przed wojną. Od lat wojna światowa wymieniana jest przez Rosjan jako jeden z największych takich, wiecie, strachów społecznych, tak? Czyli czegoś tak boimy na tym takim etapie, wiecie, właśnie, no nie wiem, że zagrożenie ze strony klimatu, wybuch wulkanu. Oni boją się wojny światowej. Można to zrozumieć, to jednak jest kraj bardzo doświadczony przez II wojnę światową, tylko że wyciągają z tego zdecydowanie złe wnioski. Bo jeśli macie wrażenie, że to jest idiotyczne bać się wojny światowej i popierać Putina, to macie rację. Chyba to jest oczywiste dla wszystkich. Problem polega na tym, że nie dla Rosjan. Bo ta wojna sprzedawana jest jako właśnie ta wojna, wiecie, o obronę ojczyzny. Wojna, która ma służyć denazyfikacji Ukrainy, która dołączyłaby do NATO i z całym Zachodem zaatakowała nas, wywołała trzecią wojnę światową i w ogóle zniszczono by nas. My jako Rosjanie bylibyśmy zagrożeni, więc musieliśmy wyprowadzić ten przedwczesny atak, żeby się zabezpieczyć. To jest ta narracja, którą rząd sprzedaje. To jest ta narracja, której ludzie chcą słuchać. Ukraina, pełna tych nazistów, jak uważają Rosjanie, jest niebezpieczna i trzeba ją oczyścić. I to słowo jest dokładnie tak złe, jak usłyszeliście, że jest złe i zaraz o tym pomówimy, bo niestety pokazuje pewien niebezpieczny trend w takiej rosyjskiej narracji, w rosyjskiej propagandzie. Tylko najpierw, o co chodzi z tymi nazistami w ogóle? Bycie nazistą w rosyjskim pojmowaniu to mniej więcej już w tym momencie bycie po prostu z tego europejsko-zachodnio Stany Zjednoczone kręgu kulturowego. Po prostu tego, który nie jest rosyjski. I Ukraina, która ma swoje proeuropejskie, a nie prorosyjskie ciągoty, to de facto naziści, którzy chcą dołączyć do tego na przykład NATO, który chce zniszczyć Rosję. Wiecie, jak macie naród, który ma gigantyczną traumę po II wojnie światowej, to sprzedawanie mu, że to są naziści, jest bardzo skuteczne, nie? No bo to jest po prostu taki oczywisty wróg, oczywista kukła, w którą można bić. Z ich antywojennej kwestii wynika jeszcze jeden problem, jeśli chodzi o Rosję. Wiecie, Rosja jest państwem, które miało te swoje gigantyczne zwycięstwa, było gigantycznym państwem, jest gigantycznym państwem. Jeśli nie chcesz wojny, ale dalej chcesz mieć zwycięstwa, no to rodzi się pewien problem. Szczególnie, że nawet nie możesz mieć swojego zwycięstwa w kontekście takiego, wiecie, politycznego, że mam swojego kandydata, którego głosują, wygrał wybory, to jest moje zwycięstwo. No nie za bardzo w Rosji. Więc ta chęć zwycięstwa przekładana jest niejako na władzę, która konsoliduje wszystkich w postaci, wiecie, takiego wielkiego zwycięstwa, że my przejmiemy to państwo. Właśnie to nie jest tak, że my jesteśmy źli, bo my się bronimy, a jednocześnie wygrywamy to, przejmując to państwo, co już jest fikołkiem w tym momencie, ustalmy fakty, ale jednak jakoś się sprzedaje. Problem polega na tym, że Rosja nie za bardzo ma jakieś zwycięstwa, żeby komunikować. Żadnego przejętego większego miasta, żadnych gigantycznych strat zadanych Ukrainie w takim rozumieniu, na przykład wojskowym. Wiecie, żadnej wielkiej bitwy nie wygrali. No i to wszystko sprawia, że ci Rosjanie tak trochę są w tym takim półśrodku. Znaczy cały czas tego oczekują od swojej władzy, więc de facto to poparcie dla wojny wydaje się rosnąć w jakimś rozumieniu. My wiemy, to jest chore, to jest absurdalne, my też tego nie rozumiemy tak do końca, ale no tak na to by wskazywało. Więc zapamiętajcie, że te ciągoty zwykłych Rosjan, nie wszystkich oczywiście, tak? Bo są te jednostki, pewnie są duże grupy, które się absolutnie z tym nie zgadzają, ale tych takich, no jednak narodu często, no ile można mówić, wiecie, o nie jednostkach, a narodzie, bardzo często są bardzo niekorzystne. I zaraz będzie nam potrzebne, bo teraz omówimy propagandę, a potem połączymy te dwie rzeczy. Więc przechodząc do propagandy. Propaganda od lat umniejszała ukraińskiej kulturze, twierdzą, że to nie jest naród, że to w ogóle, wiecie, są jacyś ludzie, którzy oni... W ogóle czemu Ukraina istnieje? Przecież to po co Lenin oddawał im te tereny? W sensie to powinna być część Rosji, w ogóle to jest taki matecznik Rosji. Wyprali mózgi ci źli zachodni naziści. Dramat. To jest narracja, wiecie, taka mediów, to jest narracja w szkołach i to po prostu ludziom wbija się do głowy przez lata. Dodatkowy problem polega na tym, że to już nie jest narracja, która wystarcza i Putin, robiąc to, co robi, stwierdził, że weźmie przykład z najgorszy w historii. Właściwie najgorszego w historii wcześniej wspomnianego niemieckiego dyktatora. Przy pomocy Timofieja Siergiejowa, nie obchodzi mnie za bardzo, czy wymieniłem dobrze, bo nie szanuję typa, rosyjska propaganda napisała coś obrzydliwego, przy czym bardzo mocno mówi się o tym, że tak naprawdę to jest bezpośrednio inspirowane tym, co mówi Putin, więc nic innego jak przefrazowanie tego na taki bardziej język dosadny dla swoich. Więc słowami Siergiejowa Putin tłumaczy, co trzeba z Ukrainą zrobić. Fizycznie zniszczyć ten naród i go odbudować, zastąpić jego mentalność nową mentalnością i tak te słowa brzmią dokładnie tak źle, jak powinny brzmieć. Bo to jest chore. No więc czego się oczekuje? Więc jakie są między innymi fragmenty tego tekstu? Winny jest naród. Pasywni naziści, nosiciele nazizmu. Czego Rosjanie chcą? Odrzucenia sztucznie podzielonego etnosu z czasów władzy radzieckiej na ludność dawnych terytoriów Małorosji i Noworosji. I taki ostatni fragment nie może być krótszy niż jedno pokolenie, które urodzi się i zostanie wychowane w duchu denazyfikacji. Tak, jest tak źle. To jest po prostu wizja niszczenia narodu, bo jest zły, bo myśli o tym, że ej, może nie do końca podziela wszystkie rosyjskie wartości i chciałby trochę
na zachód niektórzy by chcieli. Jakby to jest dokładnie to się dzieje. To nie jest tylko artykuł. To dowód przeciw Rosji do wykorzystania przed wojennym trybunałem. Oświadczył Wołodymyr Załański. To jest realne pokazanie tego, że Rosja ma takie pobudki, jeśli chodzi o Ukrainę. Jest to straszne, bo bardzo mocno tłumaczyłoby na przykład, dlaczego te wszystkie zbrodnie, które mają miejsce za przyzwoleniem góry i tak bardzo się dzieją. Wiecie, jeszcze jakiś czas temu było dużo mówiono o tym bratnim narodzie, ci tam, nie wiem, rosyjscy żołnierze mieli problem, tak myśleliśmy, ze strzelaniem cywilów i tak dalej, takie były obrazki mimo wszystko, więc jakby ta narracja bardzo mocno sprawia, że oni przestają mieć te opory, co raczej nie jest dobre. Więc jak widzicie, propaganda jest absolutnie powalona i straszna i weszła już na wyższy poziom odklejenia od rzeczywistości. Ale problem polega na tym, że to jest narracja, która do Rosjan trafia. To nie jest propaganda, która jest im wtłaczana na takiej zasadzie, że oni w to w ogóle nie wierzą i teraz mają prane mózgi. Ta propaganda dostosowuje się do pewnych nastrojów społecznych w Rosji istniejących. I to wszystko daje nam pewien obraz tego, czy Putin przestanie robić to, co robi. No bo on wykorzystuje ten konflikt do budowania totalitaryzmu, tak? Pierze ludziom mózgi, którzy chcą dać sobie wyprać mózgi, robi coraz większe poparcie, już teraz na poziomie 83%, więc nawet jak realnie jest trochę niższe, to dalej jest wysokie. I wiecie, robi jeszcze większy totalitaryzm niż był w Rosji. Więc przez to wszystko zatoczyliśmy koło. Rosjanie, którzy najbardziej boją się nazistów i III wojny światowej, atakują Ukrainę, czym de facto, no jakby wiecie, tak trochę sprawiają, że bezpieczeństwo całego świata jest zagrożone i robią tam rzeczy takie, jak naziści robili. Dosłownie z podręcznika człowieka i robią tam rzeczy, które no w pewnych miejscach przypominają to, co robili naziści i piszą propagandę, jak z podręcznika człowieka, który sprawił, że to, kim są naziści, wiedzą wszyscy na świecie. I oczywiście ponawiamy, przez Rosję nie rozumiemy tu każdego pojedynczego Rosjanina, bo ktoś może być przeciw, są ludzie, którzy protestują, jakby to nie jest ich wina, ludzie, którzy protestują, to nie jest ich wina, ale jednak to chyba nie jest wojna tylko Putina i o tym warto byłoby pamiętać. Jak zawsze, znowu film straszny, ale chcieliśmy go zrobić. Jeśli chcecie być na bieżąco i chcecie widzieć nasze filmy, to zostawcie nam suba, możecie też dać nam lajka, jeśli wam się podobało, to jest bardzo złe słowo, dziwnie w ogóle tak ten, nie wiem, czy tu jest jakiś nasz inny film, staramy się starać dla was, cześć.